Świdrak na roku jest już w naszych rękach, tak też po kilku ładnych godzinach z grom nadszedł czas coś nagrać, a przez coś mam na myśli materiał o jednej ze zbroi jaką mamy dostępną do zebrania w nowym dodatku. A konkretnie mowa tutaj o secie ognistego olbrzyma. Na początek pokażę Wam, gdzie znajdziecie jej poszczególne części. Bo zapewne część z Was właśnie po co się tutaj znalazła, dlatego teraz macie pokazane dokładnie lokalizację każdego z pięciu elementów. Gdyby jednak Wam to nie wystarczało, to w niedługim czasie powinien pojawić się na kanale materiał z całym gameplayem, jak dotrzeć do każdej ze skrzyni. Zarówno z lokalizacją ewentualnych kluczy, które są potrzebne do ich otwarcia. No a w dalszej części materiału przyjrzymy się wyglądowi zbroi, statystykom, no i oczywiście bonusom, ale również sprawdzimy sobie czy zbroja zmienia swój wygląd po ulepszeniu jej do poziomu boskiego, który to jest jedną z nowości, które wprowadza ten dodatek. No a tymczasem przejdźmy do samej zbroi. Muszę przyznać, że wygląda ona całkiem interesująco. Kolorystyka i jak to przystało na rynsztunek noszony przez maspelów, musi zawierać elementy żaru oraz ingerencji wysokiej temperatury. Co końcowo nadaje charakter tej zbroi. Zawiera ona również masę drobnych szczegółów, czego nie było we wcześniejszych pancerzach, a może to po prostu kwestia rozdzielczości w jakiej są tekstury nowych zbroi. Statystyki pancerza ognistego olbrzyma prezentują się następująco. Aperkami są wzrost obrażeń od ataku wręcz, kiedy twoja broń płonie, premia plus 25 punktów, drugi natomiast to dodatkowe zwiększenie odporności na ataki wręcz, premia również plus 25 punktów. Tak więc bardzo fajne bonusy, w mojej opinii. Aczkolwiek wydaje mi się, że zbroja wszechojca, w której to bonusy odnoszą się do zdobywanej adrenaliny, która to z kolei pozwala na korzystanie z nowych, bardzo ciekawych zdolności wprowadzonych wraz z tym dodatkiem, będzie lepszym wyborem, ale to omówimy sobie w jednym z kolejnych materiałów. Natomiast co do wspomnianej zbroi, to omówimy ją sobie w kolejnym materiale. No dobra, to teraz czas na porównanie zbroi doskonałej jakości z boską jakością. Już na pierwszy rzut oka możecie zauważyć, że kolory zbroi zostały lekko zmienione. Dodatkowo zostały dodane złote zdobienia w postaci różnych znaków, które to przejawiają się na niemalże wszystkich elementach ekwipunku, nie tylko na tej zbroi. Elementy wcześniej się żarzące teraz mają jeszcze bardziej intensywne odcienie. Sam płaszcz natomiast z koloru brązowego, zniszczonego, zdezelowanego, został zastąpiony granatowym, który to bardzo ładnie komponuje się ze złotymi zdobieniami. Dodatkowo na jego teksturze pojawiły się jaskrawe, świecące symbole, które to wcześniej były ledwo widoczne. Tak więc można zdecydowanie powiedzieć, że Ubisoft przyłożył się w procesie tworzenia nowych setów. Lecz to nie koniec lepszeń, gdyż wraz z nowym boskim poziomem upgrade'u elementów ekwipunku dostajemy możliwość montażu ulepszonych run oraz dodatkowe trzy segmenty paska rozwoju statystyk, czy to broni, czy też zbroi, choć muszę przyznać, że nie należą one do tanich rzeczy. Podsumowując, secik ten wygląda bardzo ciekawie, bonusy są jak najbardziej w porządku, dodatkowy plus za możliwość zmiany wyglądu oraz rozwoju statystyk. A tymczasem dajcie znać co Wy sądzicie o tej zbroi, a ja zachęcam Was do sprawdzenia pozostałych materiałów na moim kanale. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a ja się zbieram i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć, cześć, cześć!